Cieszę się, że zaproszenie Instytutu Ochrony Zdrowia przyjęli Państwo właśnie eksperci, a jest z nami pan profesor Wiesław Jędrzejczak, pan profesor Krzysztof Giannopoulos, pan doktor Leszek Borkowski. Są przedstawiciele organizacji pacjenckich, osoby, które działają na rzecz także pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Jest pani Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. Pani Beata Ambroziewicz, wiceprezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pan Szymon Chrostowski, który jest prezesem tej fundacji, Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Proszę Państwa, najkrócej mówiąc, a za chwilę Państwo będą mieli okazję zadać swoje pytania ekspertom, mówiliśmy o tym, że wbrew powszechnemu przekonaniu, które jest jakby ugruntowywane poprzez komunikaty czy też informacje płynące ze strony Ministerstwa Zdrowia, jest jednak w naszym kraju grupa pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, która to grupa nie jest zabezpieczona terapeutycznie. Są tacy chorzy, powiemy sobie za chwilę, jacy to są chorzy, dlaczego nie mają dostępu do leczenia i chciałabym, żeby, jeśli wolno, pan profesor Jędrzejczak właśnie o tym nam na początek powiedział, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Nam tutaj trochę świeci w oczy, więc ja akurat mam skojarzenia, bo miałem taką przygodę w 1968 roku, kiedy byłem przesłuchiwany na okazję wypadków marcowych. No nie tutaj, nie. To akurat było w Łodzi na ulicy Gdańskiej w ówczesnym szefostwie Wojskowej Służby Wewnętrznej. Nie, w tym budynku jestem po raz pierwszy w życiu, także tutaj żadnych skojarzeń nie mam. Natomiast już przechodząc do meritum, chciałem powiedzieć, że przewlekła białaczka limfocytowa to jest taka dość ciekawa choroba. Z jednej strony jest to najczęściej występujący nowotwór krwi i tych chorych w Polsce są tysiące z tą jednostką chorobową. Natomiast jest to sytuacja dość zróżnicowana. Dlatego, że o ile rozpoznajemy tę chorobę często w ogóle przypadkowym badaniem morfologii krwi wykonanym z zupełnie innych powodów, to w większości wypadków takie osoby nie wymagają leczenia i znaczna ich część nigdy nie będzie wymagać leczenia, wymagają jedynie obserwacji. Natomiast u części z nich w trakcie tej obserwacji, a także u części już w momencie rozpoznania, konieczne jest rozpoczęcie leczenia i w tym momencie my, można powiedzieć, jesteśmy w Polsce dość dobrze zabezpieczeni. Chorzy mają dostęp do leczenia opartego o skojarzenie immunoterapii, czyli głównie leku o nazwie rytuksymab, z chemioterapią, fludarabiną i cyklofosfamidem albo bendamustyną. Część chorych ma również dostęp do nowszego przeciwciała anty-CD20 niż rytuksymab, czyli obinutuzumabu. Jednakże żadna z tych metod nie spowoduje wyleczenia tej choroby. Powodować może jedynie krótszą lub dłuższą remisję i część chorych w ogóle nie zareaguje na to leczenie. Ci chorzy są oczywiście w najgorszej sytuacji. Znaczna część z tych chorych ma określone przyczyny, określone w tym sensie, że możemy je zbadać i określić. To są takie jak delecja ramienia chromozomu 17 albo delecja ramienia chromozomu 11, a część jest identyfikowana tylko i wyłącznie przez brak reakcji na to leczenie, o którym Państwu mówiłem. Ci chorzy wymagają innego leczenia. Takie leczenie się na świecie pojawiło. Pojawiły się dwie grupy leków, a właściwie trzy grupy leków, ale no, najważniejszą rolę dwie grupy odgrywają. Jedne to są leki, które są tak zwanymi inhibitorami kinazy Brutona. I tutaj ten lek, który jest w chwili obecnej w Polsce dostępny, nazywa się ibrutinib, a druga grupa to są inhibitory genu, który się nazywa BCL2. I takim przykładem leku, który również jest w Polsce refundowany od niedawna, to jest venetoclax.
I takim rzeczywiście pierwszym przełomem leczniczym było tutaj udostępnienie ibrutinibu dla chorych, którzy mają delecję ramienia chromozomu 17 albo no, powodującą podobne skutki mutacje genu TP53, ale nie dla pozostałych chorych, no, którzy mają podobny przebieg choroby, a ostatnim takim jednak no, dużym, bardzo przez nas cenionym osiągnięciem Ministerstwa Zdrowia było refundowanie czy finansowanie programu lekowego obejmującego skojarzenie wenetoklaksu z rytuksymabem dla właściwie wszystkich tych chorych, którzy są w miarę dobrym stanie ogólnym i którzy są albo oporni na chemioimmunoterapię w dotychczasowym układzie, albo mają potwierdzoną tę delecję chromozomu 17. To jest terapia również, która ma tę zaletę, że zwykle jest stosowana około 2 lat i potem jest dłuższy okres remisji. Natomiast niestety takie podejście nie rozwiązuje problemu wszystkich chorych. Mianowicie przede wszystkim nie rozwiązuje problemu chorych, którzy są w gorszym stanie ogólnym niż wymagają tego wymogi programu lekowego. I tacy chorzy oczywiście mogliby skorzystać z tego drugiego leku, który ma jeszcze tę dodatkową korzyść, że jest lekiem wyłącznie doustnym, możliwym do przyjmowania w większości poza szpitalem. Oczywiście potem pojawi się problem, o którym jeszcze w tej chwili nie do końca mówimy. Problem taki, co zrobić z chorymi, u których albo to skojarzenie wenetoklaks rytuksymab nie zadziała, albo nastąpi szybki nawrót. To będzie oczywiście niewielka liczba chorych, ale musimy być przygotowani, że ci chorzy będą wymagali jakiegoś innego leczenia. No i tym leczeniem najprawdopodobniej, tym leczeniem, które może zadziałać, jest ibrutinib. Więc to tak mniej więcej w skrócie wygląda ten pejzaż leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej w Polsce. Bardzo dziękuję za ten wstęp. Pan profesor Giannopoulos też zwrócił uwagę na to, że tacy chorzy, którzy wymagają leczenia, o których mówił pan profesor, już są, że to nie tylko jest tak, jak podnosi czasem ministerstwo, że oni pojawią się w perspektywie dwuletniej i przed pewnym problemem terapeutycznym państwo klinicyści już stają. Gdyby pan zechciał, panie profesorze, coś na ten temat powiedzieć. Bardzo proszę, tam jest mikrofon przed panem. Rzeczywiście, dlatego że ocena stanu wydolności, czyli ta ocena w skali ICOC najczęściej stosowana, nie uwzględnia jednego najważniejszego klinicznego parametru, czyli z czego ten ICOC wynika. Jeśli on wynika z aktywności, czyli pacjent jest niesprawny, dlatego że choroba jest aktywna, to dla nas, dla lekarzy to jest wskazanie do rozpoczęcia leczenia. Niestety programy terapeutyczne tą grupę kategorii analizują łącznie, czyli nieważne, czy gorszy stan sprawności wynika z tego, że pacjent ma kilka chorób współistniejących, czy wynika właśnie z tej aktywności choroby, będzie miał ten sam bardziej zaawansowany stan sprawności, który uniemożliwia leczenie bardzo dobrym schematem terapeutycznym wenetoklaks rituximab. Także ja myślę, że to jest największa w tym momencie potrzeba, żeby tym pacjentom umożliwić leczenie. Pamiętajmy, że w trakcie leczenia pacjent, który ma początkowo stan ICOC 3, czyli powyżej połowy dnia spędza w łóżku, ale to wynika z tego, że choroba jest aktywna. Już po kilku tygodniach leczenia może się stan ogólny na tyle poprawić, że spełniałby kryteria programowe. Problem jest taki, że jeśli on nie dostanie leczenia, on nigdy do tego programu nie wejdzie. Także konieczne jest zabezpieczenie populacji, która ma aktywną chorobę i stan ogólnej sprawności wynika z aktywności choroby. Także ja myślę, że to jest w tym momencie najważniejsza populacja pacjentów. Inne populacje pacjentów, które wstępnie profesor Jędrzejczak przedstawił, to oczywiście ze względu na charakterystykę choroby musimy wiedzieć, że nawet po tak skutecznym leczeniu, jakim jest wenetoklaks rituximab, ci pacjenci będą nawracali. Także rzeczywiście ci pacjenci już się pojedynczy pojawiają i w miarę obserwacji tej grupy pacjentów będziemy na pewno mieli ich coraz więcej. No i trzeci element to jest element systemowy.
Jak wiecie Państwo, mapy potrzeb zdrowotnych, które były już kilka lat temu opracowane, wskazały jednoznacznie, że w różnych dziedzinach, ale głównie w hematologii istnieją duże potrzeby łóżkowe i to zabezpieczenie niestety nie jest wystarczające. Dlatego dążenie do wszelkich form w pełni ambulatoryjnego leczenia. Leczenie venetoclax rituximab jest oczywiście leczeniem, które możemy podawać bez hospitalizacji, ale nie we wszystkich przypadkach. Na początku leczenia konieczna jest ocena ryzyka zespołu Lizy-Guza, dlatego że to jest tak aktywne leczenie, że może powodować raptowny, szybki rozpad komórek nowotworowych, co może powodować różne konsekwencje metaboliczne. Żeby do tego nie dochodziło, pacjenci powinni być odpowiednio ocenieni, odpowiednia profilaktyka włączona i część z pacjentów wymaga hospitalizacji w czasie cotygodniowych wizyt, przepraszam, mających na celu zwiększenie dawki, zanim się dojdzie do tej optymalnej dawki 400 mg wenetoklaksu. Drugi element leczenia to jest ten element immunologiczny, czyli podawanie przeciwciała monoklonalnego, które w polskich warunkach również odbywa się najczęściej jako hospitalizacja jednodniowa. Jest to kilkugodzinny wlew przeciwciała monoklonalnego wymagający monitorowania przez pielęgniarkę i również nadzoru lekarskiego. Także to bardzo nowoczesne leczenie rzeczywiście częściowo może być podawane bez konieczności hospitalizacji, jednak nie jest to na pewno takie w pełni doustne leczenie. Stąd też nasz postulat, żeby populacja pacjentów nawrotowych miała dostęp do w pełni ambulatoryjnego leczenia, z którym mamy bardzo długie doświadczenia. Wiemy, że ten lek może być w pełni ambulatoryjnie bezpiecznie pacjentom podawany, czyli pacjent przychodzi po lek doustny, można rozpocząć leczenie w domu i pacjent może być monitorowany w trybie w pełni ambulatoryjnym. Zastanawialiśmy się też podczas dyskusji, jak duża jest to grupa. Próbowali tu Państwo oszacować liczbę chorych, którzy potrzebują tego leczenia, ale rzeczywiście w toku dyskusji i no wszyscy na to zwróciliśmy uwagę, ale poprzez wypowiedź pana doktora Leszka Borkowskiego, że właśnie nie ma to znaczenia, czy to jest 50 czy 200 osób, dlatego że poprzez znaczy zadaniem ministerstwa jest zabezpieczenie w leczenie no wszystkich chorych bez względu na ich liczbę. I panie doktorze, gdyby pan chciał przypomnieć, a może też coś dodać do poprzedzających pana wypowiedzi profesorów, bo to był bardzo ważny aspekt, że ten brak decyzji refundacyjnej no, narusza równy dostęp do terapii. Ja państwu opowiem pewną historię. Wyobraźcie sobie państwo, że jestem z ministrem zdrowia w supermarkecie i kupujemy żywność. Obaj płacimy. Ja wyjeżdżam z wózkiem z zakupionymi produktami, a ministrowi zdrowia mówi się wynocha. Absurdalne, prawda? Ale zobaczcie państwo, że taka sytuacja jest w systemie leczenia. Wszyscy płacimy składki za leczenie. Ale potem części pacjentom mówi się, powtórzę brzydkie słowo, wynocha i nie leczymy ich. To jest niedopuszczalne. Ja uważam, że to jest niezwykle nieetyczne i z tym trzeba walczyć. A teraz ad rem. Już nie będzie historyjek. Leczenie onkologiczne, zresztą nie tylko onkologiczne, owocuje opornością na leczenie po pewnym czasie. Owocuje również po okresie remisji nawrotą choroby. Tak jest i tak będzie. Póki nauka nie pójdzie tak daleko naprzód, ale to już nie za mojego życia, gdzie będziemy wiedzieli, jak sobie z tym radzić. Dzisiaj nie wiemy. W związku z tym musi być w ręku garść leków, żeby można było leczyć pacjentów, którzy przestają reagować na leki poprzednio stosowane. Musi być w ręku garść leków, żeby można było podać tym pacjentom, którzy mają nawrót choroby. I to jest taki mój skromny dodatek do tego, co powiedziały wszystkie osoby mówiące przede mną. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. No tak jak powiedziałam, są z nami przedstawiciele organizacji pacjenckich. Państwo zwracali uwagę na taki problem no, istniejącej absolutnej potrzeby elastyczności decyzji regulatora w miarę postępu wiedzy medycznej. Mówili o swoich rozmowach i takiej wymianie argumentów, której doświadczają w rozmowie z decydentami. Chciałabym, żeby Państwo się tą refleksją podzielili z nami wszystkimi. Oczywiście w kontekście cały czas pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Pani Anna Kupiecka, proszę bardzo. Faktycznie jako organizacja pacjencka wraz z innymi organizacjami jesteśmy w takim dość długim już dialogu z ministerstwem i bardzo takim dialogu zróżnicowanym, bo proces dotyczący tych pacjentów toczy się rzeczywiście bardzo długo. Najpierw były leki dostępne dla pacjentów tylko z dylecją, potem okazało się, że można stosować je również u pacjentów bez dylecji, w tym dwa leki w procesie refundacyjnym jednocześnie, może nie tyle dwa leki, co dwie terapie, i ibrutynib, wenetoklaks w kombinacji. Staraliśmy się dostarczyć ministerstwu wiedzy jeszcze przed tamtą listą refundacyjną, kiedy podjęte zostały te decyzje, wiedzy takiej oddolnej, bo taka nasza rola, żeby mówić, co tam wśród pacjentów słychać, co słyszymy od naszych lekarzy, co mówią klinicyści, jak w praktyce gdzieś w gabinetach lekarskich rzeczywiście te rozmowy i te decyzje wyglądają i zapadają. To staramy się zawsze do ministerstwa zanosić, aby poszerzyć ich wiedzę, tak żeby mogły zapaść prawidłowe i słuszne decyzje mające na celu głównie dobro pacjentów. I tak w wielu różnych nowotworach doskonale w ostatnim czasie rzeczywiście pracuje się z Ministerstwem Zdrowia. Wiele rzeczy, wiele naszych postulatów, wniosków, opinii zostało wziętych pod uwagę. No niestety tutaj w przypadku tej przewlekłej białaczki limfocytowej pacjentów bez dylecji no mieliśmy duży problem, nawet komunikacyjny. Ostatnie nasze spotkanie, pisma w Ministerstwie Zdrowia no kończyły się jakimiś lakonicznymi wypowiedziami. Najbardziej smuciło nas to, kiedy zapadła decyzja, że będzie refundowany wenetoklaks z rytuksymabem, a ibrutynib nie zostanie poszerzony dla pacjentów bez delecji. Zadawaliśmy pytanie, czemu? Nawet były takie momenty, że ministerstwo mówiło, że to są leki ze sobą konkurujące. Z naszej wiedzy i informacji od lekarzy wynikało, że to nie są leki równorzędne i nie zastąpi jedna terapia drugiej. No te argumenty były nam jakoś wybijane z rąk, nie brane pod uwagę. Ciężko nam się dyskutowało. Dziś słyszymy nadal, że od naszych ekspertów, że tak jest i że te terapie mogły być już wówczas zaakceptowane obydwie, nie napotykalibyśmy na te problemy, z jakimi dzisiaj tutaj, no może całkiem niepotrzebnie, tracąc czas też wszystkich Państwa, dyskutujemy. Sięgaliśmy też, jeśli chodzi o pisma, aby nie być gołosłownie, aby gdzieś uporządkowywać tę naszą pacjencką wiedzę na ten temat, sięgaliśmy do danych z RDTL-u. Wcześniej już o tym komunikowaliśmy, że tych pacjentów, pomimo że RDTL nie jest łatwym narzędziem, nie wszyscy chcą z niego korzystać, to tych pacjentów na ibrutynibie było tam wielu. Za tym ciągnęły się jakieś dodatkowe koszty. Dyskusja z ministerstwem, nasze nawet ostatnie grudniowe spotkanie, które zakończyło się tym no, takimi lakonicznymi informacjami, co tak naprawdę Państwo chcą. Podtrzymujemy nasze stanowisko, że wszyscy pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową zostali zabezpieczeni w najnowsze leczenie zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. No nie, ależ tak. Dyskusja troszeczkę taka bezcelowa i nic nie wnosząca. Zatem będąc między młotem i owadłem jako pacjenci, nie mający szerokiej perspektywicznej wiedzy, uderzyliśmy z tymi pytaniami po raz kolejny w sposób oficjalny do wielu ekspertów. Uzyskaliśmy odpowiedzi.
co było niezmiernie miłe. I wszystkie te odpowiedzi zarówno profesor Hus, Tomasz, profesor doktor habilitowany Tomasz Wróbel, czy profesor Walewski, wszyscy, profesor Janopoulos też był uprzejmy odpowiedzieć nam na naszą prośbę. No niestety nie uzyskaliśmy od konsultant krajowy, ale to być może jakieś organizacyjne rzeczy, bo to też chyba okres świąteczny. Wszyscy jednym głosem mówią nam, ależ tak, to leczenie jest potrzebne. To jeśli my jako pacjenci mamy takie papiery, no na piśmie, bo w dyskusjach może być różnie, to ja już nie rozumiem tego, dlaczego nasza rozmowa jako pacjentów w gabinecie, w ministerstwie wygląda tak. Napisaliśmy w związku z tym apel, z którym też część z Państwa miała okazję się zapoznać i bardzo dziękujemy, bo media tutaj bardzo, bardzo uprzejmie podeszły dobrze do tego tematu. Podobnie jak parlamentarzyści, którzy z mojej wiedzy wynika, nie muszą nam prawda, tego zgłaszać. Rozesłaliśmy szeroko do wszystkich członków zarówno Sejmowej Komisji Zdrowia, jak i Senackiej Komisji Zdrowia. Wiemy, że pojawiły się jakieś interpelacje. Zatem problem został uznany za istotny i ważny. No i czekamy teraz, bo myślę, że niezbędne będzie kolejne nasze spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, no mające na celu wyjaśnienie nam tej sytuacji, co jest problemem. Czy koszty, ale też słusznie tak dziś wcześniej rozmawialiśmy, że to nie Ministerstwo Finansów przecież, tylko Ministerstwo Zdrowia, więc nie do końca w ogóle powinniśmy słyszeć o kosztach. Czy jaka przyczyna jest tego, że pomimo słuszności podawania tych leków, pomimo że pacjent zgodnie z ustawą o prawach pacjenta ma prawo do leczenia zgodnego z najnowszą wiedzą medyczną, ta grupa pacjentów z jakichś przyczyn została w analizie głębokiej przez Ministerstwo Zdrowia, no niestety pokrzywdzona i potraktowana niesprawiedliwie i na taką niesprawiedliwość się jako pacjenci nie godzimy. Bardzo dziękuję i chciałam, żeby się też odnieśli do tego problemu i swoim doświadczeniem podzielili, swoją oceną sytuacji. Państwo z Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pani Beata Ambrozielicz, jeśli mogę, za chwilę. Dziękuję bardzo. No ja tutaj chciałam tak naprawdę uzupełnić te informacje. Przede wszystkim to, na czym nam zależy organizacją, to faktycznie no, realne zabezpieczenie tej grupy chorych i nie wykluczanie nikogo nie z powodów merytorycznych, tak? Bo tu nie mówimy, że chory się nie kwalifikuje i że chcemy dostęp do jakiegoś eksperymentalnego leczenia, bardzo nowoczesnego, tylko do tak naprawdę standardu leczenia zalecanego przez Towarzystwo Europejskie Hemato-Onkologiczne i tak samo nasze polskie. I no, mówimy tutaj o realnych istnieniach ludzkich, kobietach, mężczyznach, ich rodzinach, no, którzy czekają z nadzieją, bo wiemy, że leczenie onkologiczne, hemato-onkologiczne, możemy powiedzieć, że jest w pełni dostępne, kiedy jest refundowane, bo są to leczenie, które jest drogie i wiemy, że dopóki nie jest refundowane, to nie możemy powiedzieć, że ono jest realnie dostępne w Polsce. Oczywiście cieszymy się, że sporo chorych trafiło w ramach procedury RDTL. Tak naprawdę no, większość tych chorych znamy już wiele lat, już od 2015 roku i tworzymy grupy i z profesorem Jędrzejczakiem przy tych pierwszych też walce właśnie o refundację dla tych pierwszych chorych z delecją właśnie, czyli tej grupie z delecją i z mutacją, bo to był taki pierwsza jaskółka nadziei i to był ogromny sukces. I ten dialog z ministerstwem właśnie zawsze się układał dobrze, on trwał, ale nigdy nie było też takiej dyskusji, że wyklucza się jakąś grupę chorych, tylko raczej tak dążenie do tego, żeby zabezpieczyć, wiadomo, reszta to już negocjacje firm, w to nie wnikamy, ale dla nas najważniejsze jest to, że te próby zawsze były podejmowane kompleksowo. Tu też mówimy o chorobie hemato-onkologicznej, przewlekła białaczka limfocytowa jest tą grupą chorych i tutaj tak naprawdę każdy z nas może w pewnym momencie zachorować, tu nie ma jakiejś skutecznej profilaktyki czynników ryzyka. Może to spotkać każdego. Oczywiście w większości chorują tu osoby starsze, ale mamy w swoich grupach bardzo wiele osób po 30 roku życia, po 40 roku życia, również młodych, aktywnych. I to też jest ważne, żeby i lekarz, i pacjent wspólnie mógł podjąć decyzję i wybrać takie leczenie, które bardziej będzie odpowiadające też do no, aktualności.
aktualnej sytuacji życiowej, zawodowej, czy społecznej, czy rodzinnej. I tu, tak jak też mówił profesor Janopoulos, no wybór byłby niezwykle istotny, tak, żeby w ogóle można było jakąś decyzję podjąć, bo tutaj nikt z nas też nie podważa, bo bardzo się cieszymy, że takie nowoczesne leczenie, no, które jest tak naprawdę Mercedesem, jak Venetoclax, jest dostępne, ale to nie oznacza, że ono będzie niestety dostępne dla wszystkich. No, mówimy o tej grupie też najsłabszych, właśnie gorzej rokujących, no, którzy właśnie z góry będą wykluczeni. No i w perspektywie osoba, które nabędą oporność, jeżeli dostaną szybko kolejnej linii leczenia, no to pozostanie leczenie paliatywne i tyle. I trochę, mówiąc tak etycznie, obawiam się właśnie takich komunikatów, bo powinniśmy mówić sytuację taka, jaka jest, to znaczy jest świetny przełom, dostępność jednego z leków, ale mówmy, czego brakuje i tego byśmy sobie życzyli też i od, w dalszym dialogu z ministerstwem, ale też od innych organizacji czy instytucji, które publikują różne, różne doniesienia, bo jeżeli, mogą sobie Państwo wyobrazić, jeżeli taki komunikat, a był publikowany w wielu gazetach, informacjach, portalach, trafia do pacjentów, pacjenci z wielką nadzieją idą do lekarza na kolejną wizytę i się okazuje, no ale pani się nie kwalifikuje. No to jest po prostu cios ogromny i ci pacjenci często wracają do nas, właśnie do organizacji, no co mamy zrobić, no ratujcie, tak? Bo system ich nie widzi, nie zabezpiecza i nie bierze w pewnym sensie odpowiedzialności też za pewne swoje niekonsekwencje i wypowiadane czasami komunikaty czy słowa, więc tutaj to jest taka nasza odpowiedzialność jako organizacji, jako ludzi po prostu za życie drugiego człowieka i mamy nadzieję, że ten konstruktywny dialog i wsparcie merytoryczne, bo mamy tutaj najlepszych ekspertów, no pozwoli jednak dokończyć jakby ten proces, bo przecież tak naprawdę w niedalekiej przyszłości będziemy mówić o kolejnych przełomach, bo już wiemy, że są zarejestrowane kolejne leki, kolejne terapie, czyli kolejne szanse na dłuższe przeżycie i wyrównanie tak naprawdę tego przeżycia w przewlekłych chorobach onkologicznych, takich jak PBL, z populacją czasami zdrową, tak? Więc to jest taki nasz cel i tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Nie wiem, czy Szymon chciałbyś... Jeśli mogę tylko jedno zdanie, bo myślę, że warto też pamiętać o tym, mówiłaś o nowoczesnych, innowacyjnych, przełomowych terapiach, że ta terapia, której nam brakuje, rekomendowana jest do leczenia już od 5 lat, więc prawda, to też jest ten aspekt. No, chorzy czekają, wiedzą, nie ma decyzji o refundacji. Szymonie, bardzo proszę. Ja tylko krótko, też po co się tutaj spotkaliśmy i po co dyskutujemy o tym. No, oczywiście przede wszystkim wartość kliniczna i odpowiednie i stan obowiązujący standard leczenia, który obowiązuje w całej Europie, nie u nas. I to jakby jest bez podważenia, ale jakby z naszej strony jako organizacji, no to ten czynnik czysto ludzki, czyli pacjenci, którzy otrzymują informacje o tym, że wszystko jest zabezpieczone, a trafiają na sytuację, gdzie nie jest zabezpieczone, bo lekarz mówi, że nie ma tego leczenia dostępnego w Polsce. Informacja zwrotna z Ministerstwa Zdrowia jest taka, że wszystko jest zabezpieczone i jakby nie ma potrzeby rozmowy. Po to też się dzisiaj spotkaliśmy, że tak jak Beata powiedziała wcześniej, taki przekaz medialny poszedł w świat jeszcze kilka tygodni temu. On został jeszcze bardziej wzmocniony przekazem Ministerstwa Zdrowia, który też rzeczywiście zrozumiało i doszło do tego, że skoro tak się mówi, to znaczy, że tak jest. My jednak ze swojej strony i tutaj z panami profesorami i doktorami bardzo dziękujemy również za ich zaangażowanie i w taką merytoryczną, bardzo obiektywną współpracę i wsparcie w tym obszarze, bo nie jest wszystko zabezpieczone i zaopiekowane. I też dlatego dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Bardzo Państwu dziękujemy za to, że możemy też ten przekaz Państwu jakby dzisiaj tutaj zaprezentować. Dziękuję. Proszę Państwa, no czas na pytania. Liczę na to, że będą chcieli Państwo wyjaśnić te kwestie, których nie zdążyliśmy poruszyć, czy też uznaliśmy, że może z Państwa strony będą pogłębione pytaniami zagadnienia. Proszę, kto chciałby o coś zapytać? Jeśli tak, zapraszam. Jest okazja. Proszę bardzo. Ja może podam mikrofon. Już moment. Będę siedziała, dobrze? Anna Witkowska. Chciałam spytać jeszcze o organizacje pacjenckie właśnie.
O te zapowiadane jeszcze rozmowy w Ministerstwie Zdrowia ewentualne. Czy jest już coś konkretnego, czy jakieś spotkanie jest już przewidziane, czy ma jakiś termin? I kto będzie w nim uczestniczył ze strony ministerstwa, żeby to znowu nie było dobijanie się do osób, które powiedzą, no to prześlemy to dalej i się zastanowimy. Mhm. Widzę, że pani Ania. Tak? My nie napotykamy na takie osoby, które odsyłają, czy odmawiają nam spotkania, czy mówią, że prześlą. Spotykamy się z Departamentem Polityki Lekowej i ministrem Miłkowskim, gdzie jak najbardziej to są dwie osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby taką dyskusję z nami prowadzić jak najbardziej kompetentne. Zatem liczę, że tutaj w żaden sposób się nie odbijemy od ściany. Zawsze mamy drzwi otwarte i ministerstwo się z nami spotyka bardzo chętnie. Tak też myślę, tylko z ostatniego spotkania po prostu wyszłyśmy z dużym smutkiem, ale to też zabrakło nam być może wiedzy, bo same jako organizacje pacjenckie nie posiadamy aż tak szerokiej wiedzy, żeby odpowiedzieć na precyzyjne i głębokie pytania. Nie musimy też tej wiedzy mieć. Towarzyszą nam panowie profesorowie, lekarze, którzy wspierają. Dlatego nasze kolejne spotkanie zaproponuję już dziś ministerstwu i to będzie spotkanie, na które zaprosimy również panów profesorów, żeby mogli uzupełnić tą wiedzę, którą my posiadamy i odpowiedzieć bardziej precyzyjnie na pytania, które ze strony ministerstwa padają. Także całym takim zestawem, mam nadzieję, uda nam się takie spotkanie uzyskać. Ja mam tutaj chyba kilka pytań. Po pierwsze, chciałabym zapytać o skuteczność ibrutynibu, bo wiem, że on był badany w wielu badaniach, czy mogliby Państwo coś o nim powiedzieć. I druga rzecz, jak duża populacja pacjentów, czy możemy jednak określić, jak duża grupa potrzebowała, bo tutaj pan profesor mówił o tym, że część pacjentów nie kwalifikuje się na to podwójne leczenie wenetoklaksem. Czy to znaczy, że to jest jakaś lżejsza trochę terapia dla pacjenta? Oni mogliby się na to zakwalifikować na ibrutynib, a nie kwalifikują się na to leczenie? I co Państwo robią w tej chwili? Czy w tej procedurze RDTL-u w tej chwili już są jakieś wnioski na leczenie ibrutynibem tej grupy, która nie jest zabezpieczona? Może od ostatniego pytania, bo będzie najłatwiej, bo pamiętam jeszcze. Odnośnie RDTL-u i ibrutynib w przewlekłej limfocytowej, tak. U mnie w jednostce jest kilku pacjentów. Ja myślę, że w każdej pojedyncze osoby są. Odnośnie skuteczności ibrutynibu jest to lek no, o bardzo dużej skuteczności. Aktualizacje tych badań rejestracyjnych no, pokazują, że mediany czasu do progresji są powyżej 5 lat w grupie bez delecji. Także tu naprawdę wydłużenie tego czasu do progresji, nie mówiąc o całkowitym przeżyciu, jest bardzo duże, niespotykane w dotychczas porównywanych chemio- czy immunochemioterapiach. Także to zdecydowanie jest lek przełomowy, zmienił całkowicie rokowanie w przewlekłej białaczce limfocytowej, ale oczywiście to nie jest jedyny lek i my w żadnym wypadku nie twierdzimy, że te inne leki, zarówno z grupy inhibitorów fosfatydyloinozytolu, kinazy trzeciej, jak również z grupy antagonistów białka BCL2, są gorzej skuteczne. Tych pojedynczych, bezpośrednich porównań nie ma. Te wszystkie leki są uznawane za leki nowoczesne, dużo bardziej skuteczne niż immunochemioterapia i wszystkie trzy grupy leków są w międzynarodowych rekomendacjach. Co ważne, te grupy leków umożliwiają leczenie sekwencyjne, czyli po jednym nowoczesnym leczeniu pacjent może dostać następne. I znowu dostępność tylko do jednej grupy leczenia nie jest optymalnym zabezpieczeniem tych pacjentów, bo niestety, mimo że tak jak Państwu raportuję, te czasy do progresji są bardzo długie, ale te progresje są i będą. Zdając biologię choroby, na razie nie możemy stwierdzić, że jest to choroba wyleczalna, natomiast jest to choroba, z którą można żyć i dążymy do tego, żeby pacjenci w sposób przewlekły mieli kontrolowaną tą chorobę. I jeszcze jedno pytanie dotyczyło... Wspominał Pan, że są pacjenci, którzy są w złym stanie ogólnym i nie mogą tej terapii wenetoklaksem, tak, no a z tą mogliby, to tak? Jest nieszczęście wielu programów lekowych, że jednym z możliwości włączania programów jest ocena
wydolności ogólnej. Wiadomo, że intencją pewnie jest to, żeby pacjentom, którzy mają wielochorobowość i są bardzo ograniczeni, czyli mają ograniczoną funkcję na przykład serca, nie podawać leczenia, które by na pewno nie pomogło, a mogłoby jeszcze zaszkodzić, ale takich pacjentów nie ma aż tak dużo. Najczęściej mamy do czynienia z tym, że rzeczywiście stan wydolności ogólnej jest związany, czy też pogorszenie tego stanu z aktywnością choroby i tak jak mówię, to jest wskazanie do rozpoczęcia leczenia. I na pytanie, czy mamy takich pacjentów, którzy potencjalnie mają oporną chorobę lub też nawrót przed 24 miesiącem od immunochemioterapii, a są w stanie wydolności drugim lub trzecim i ze względów medycznych wymagają leczenia. Tak, tacy pacjenci są i rzeczywiście dla nich nie mamy opcji terapeutycznej. Ja myślę, że no problem polega na tym, że we wszystkich stwierdzeniach medycznych my się posługujemy statystyką. Inaczej mówiąc, to jest tak, że mówimy, że coś średnio 2 lata, 3 lata, 5 lat. Natomiast w realnym życiu są chorzy, którzy na tę statystykę się składają. Ci chorzy, którzy mają 7, 8, 10 lat, nie stanowią przynajmniej na razie problemu. Natomiast na tę statystykę składają się również ci chorzy, którzy są poniżej średniej i oni stwarzają nam problem taki, dla którego na dzień dzisiejszy nie mamy rozwiązania. No, to nie jest duża grupa pacjentów, to jest frakcja, ale ona stopniowo będzie się zwiększać w miarę czasu trwania programu. Natomiast już dzisiaj tacy pojedynczy pacjenci są i dla nich też musimy znaleźć jakąś opcję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby spytać o coś? Proszę. Jak duża grupa? Czy jednak możemy oszacować, panie profesorze? No to akurat nie jest duża grupa pacjentów, no ona będzie się, jest dynamicznie się będzie zmieniać, ale to obecnie to są w sumie pewnie w skali kraju liczby rzędu 20-30 przypadków. Pewnie w przyszłym roku to już będzie jakieś 50 przypadków i tak to się będzie sukcesywnie zwiększać. Oczywiście mamy nadzieję, że to, co dzisiaj jest naszym problemem, a więc aby była dostępność takiego czy innego leku, który jesteśmy w stanie wymienić, oczywiście to się za kilka lat zmieni w tym sensie, że będziemy zapewne mówili o potrzebie dostępności zupełnie innych leków, po prostu dlatego, że mając do czynienia z chorobami przewlekłymi, walka nasza wtedy, kiedy nie możemy uzyskać efektów w postaci wyleczenia, czyli wyeliminowania całkowitego choroby, to jest walka o to, żeby choroba dzisiaj przewlekła, jutro była jeszcze bardziej przewlekła, a pojutrze jeszcze bardziej przewlekła, bo to się będzie po prostu przekładało na życie, wprawdzie życie z chorobą, ale jednak życie. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze? Proszę państwa, jest okazja. Bardzo proszę. Pan profesor, tak? W krajach Europy Zachodniej pomysłu programów lekowych nie ma. Także zazwyczaj dostępność jest związana z dostępnością rejestracyjną, a nawet jest szersza, bo jeśli lekarz no po sąsiedzku, na przykład w Niemczech, ma wystarczające dowody publikacyjne, że leczenie off-label jest skuteczne, to w większości przypadków może zastosować, tylko musi być odpowiednia argumentacja. To, co kiedyś nam pozwalała chemioterapia niestandardowa, no teraz żadnej takiej możliwości nie mamy. Także nie tylko wskazania rejestracyjne, ale nawet szersze wskazania są standardem leczenia za granicą. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te wszystkie trzy grupy leków są dostępne dla pacjentów nawrotowych, niezależnie od czasu nawrotu, niezależnie od oporności. I dla wybranych grup pacjentów są już oferowane w pierwszej linii leczenia. Także tutaj zmiana podejścia terapeutycznego w przewlekłej białaczce limfocytowej jest dramatyczna. To, o czym parę lat temu mówiliśmy, immunochemioterapia, czyli że jest nowoczesny element immunologiczny plus klasyczna chemioterapia stało się standardem, teraz się od tego odchodzi. I tak naprawdę aktualne
wyniki badań mówią, że być może pojedyncze grupy będą dostawały immunochemioterapię, większość będzie dostawała te nowoczesne leki, a najlepiej w połączeniu z immunoterapią. Tak jak przykład tego schematu, który jest teraz w Polsce dostępny, rytuksymab plus venetoclax, mamy również inne przykłady, obinotuzumab w połączeniu z venetoclaxem, czy na przykład rituximab lub obinotuzumab w połączeniu z ibrutinibem. To są schematy bardzo skuteczne, które są teraz rejestrowane w pierwszej linii leczenia o efektywności dużo większej niż immunochemioterapia. Jeszcze chciałem wrócić do programów lekowych. Myślę, że dobrze byłoby, żeby przy każdym programie lekowym był tak zwany zespół koordynacyjny, konsultacyjny, nieważne jak to nazwiemy, dlatego że programy lekowe powinny być dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy. To ustalenie zasad kwalifikacji pacjenta do programu lekowego nie jest na wieczność. Ono jest na dzień dzisiejszy naszej wiedzy. Natomiast zespoły takie konsultacyjne mogłyby zwracać się do ministra zdrowia z propozycją zmian z korzyścią dla pacjentów. W Polsce te zespoły konsultacyjne czy tam koordynacyjne w programach lekowych są, ale dotyczą tylko 27%. To jest za mało. Dlaczego tak mało? Trudno jest mi odpowiedzieć. Chciałam powiedzieć, że w Polsce również stosowane są leki w procedurze off-label, tylko złośliwość tej historii jest taka. Ja robiłem analizę tych leków, które są stosowane w refundacji poza wskazaniami z charakterystyk. No i jedna rzecz łączy te leki. One są tanie. I to mnie trochę zasmuciło, bo odniosłem wrażenie, że kryterium wejścia off-label w refundację jest kryterium finansowym, a na Miodowej no, nie znajduje się Ministerstwo Finansów, tylko chyba zdrowia, z tego co pamiętam. Dziękuję. Jeszcze chciałem wrócić, zanalizować to, co Państwo żeście powiedzieli, bo Panie Profesorze, właściwie chyba do Pana to jest pytanie, bo, ale też do Profesora Jędrzejczaka. Jak to jest, bo właściwie mówimy i walczymy tutaj w tej chwili w tym gronie o 20-30 przypadków, tak, rocznie. Czy to jest dobrze przeze mnie zrozumiane? I jeżeli Ministerstwo Zdrowia, bo dla Ministerstwa Zdrowia to jest przecież mały koszt po prostu, czyli dlaczego te osoby, jak, może inaczej, jak Ministerstwo Zdrowia argumentuje? Czym argumentuje? Bo to nie chodzi chyba o koszty. Znaczy ja myślę, że tu trzeba wyjść od stwierdzenia doktora Borkowskiego, że jednak to nie Ministerstwo Finansów, tylko Ministerstwo Zdrowia. Także my mówimy o potrzebach medycznych. Być może na dzisiejszą chwilę są to pojedyncze przypadki, natomiast no, chodzi o możliwość dostępu do drugiej terapii, która by również uzupełniała braki, które obecna terapia nie może pokryć. Także ja bym tutaj pewnie odchodził od tych liczbowych zobowiązań, bo powiemy 20, okaże się, że są 23 osoby, im też trzeba pomóc. Chodzi o to, że są grupy osób, które są niezabezpieczone w odniesieniu do obecnego programu lekowego. Wydaje nam się również, że możliwość współdecydowania pacjenta o tym, jaki lek i możliwość wyboru zarówno przez lekarza, jak i przez pacjenta powinna być wspólnie uzgadniana i tutaj dostępność do drugiego leku jest bardzo pożądana. To jeśli były, tak jak pani prezes mówiła, spostrzeżenia takie, że to są konkurujące leki, to tym lepiej. Konkurencja zazwyczaj jest pożyteczna, dlatego że wymaga pewną presję cenową. Także moim zdaniem to nie jest argument przeciwny, raczej z punktu widzenia takiego menadżerskiego to jest bardzo pożądany i jak najbardziej pewna konkurencyjność mogłaby być, chociaż jak wiemy ustawa refundacyjna nie zakłada takiej konkurencyjności, dlatego że to pojedynczy produkt w
występuje o refundację. Nie jest to refundacja uwzględniająca kilka grup terapeutycznych. I tu jakby jeszcze znowu podejście, jak się zmienia rejestracja produktów. FDA teraz, patrząc na badania rejestracyjne, sama wprowadza konkurencyjność. Mówi, zróbcie badanie dokładnie takie samo jak inny produkt, żebyśmy w przyszłości mogli wybierać. Także to jest nowoczesne podejście, gdzie znowu przede wszystkim lekarz i pacjent mają możliwość wyboru terapeutyków, a płatnik ma możliwość negocjacji cenowej, bo jak jest konkurencja, łatwiej jest tego typu narzędzia ekonomiczne wykorzystywać. Chciałam tylko dodać i myślę, że oddam jeszcze mikrofon panu profesorowi, bo myślę, że warto powiedzieć a odnośnie tej grupy tam 30, 20, niezależnie, tak, czy to jest 10 w tą, czy 10 w tamtą, że mamy dwie grupy pacjentów. Mamy pacjentów jakby w tej pierwszej linii leczenia, w której teraz wenetoklaz został zarejestrowany, czyli już po immunochemioterapii, kiedy jest nawrót czy oporność, którzy mają wejść na nowoczesne leczenie, a są to osoby bez delecji i bez mutacji. I tutaj mamy większą grupę pacjentów, która jest niezabezpieczona, a druga grupa pacjentów, o której też właśnie profesor mówił, bardzo ważna, bo tak jak mówimy, w Europie właśnie ci pacjenci szczególnie mają to zabezpieczenie, czyli co w sytuacji oporności po wenetoklaksie. Kiedy w trakcie już leczenia, tak, bo mówimy, nie znamy dnia i godziny, to może być po kilku miesiącach, a może być za kilka ładnych lat, czego sobie wszyscy na pewno i naszym pacjentom życzymy, więc myślę, że dobrze, żebym może jeszcze pan profesor uzupełnił, bo mamy dwie grupy pacjentów, tak? To, co ja mówiłem, żeby sprostować, ta niewielka grupa to była ta grupa, która już jest zabezpieczona, która będzie, no, spośród której będą się rekrutowały osoby, które po prostu statystycznie wypadną z tego programu. Natomiast ten podstawowy problem, o którym myśmy dzisiaj mówili, to dotyczy innej grupy pacjentów, to są ci pacjenci, którzy w dniu dzisiejszym nie kwalifikują się do programu skojarzenia wenetoklak z rytuksymabem. To jest grupa chorych, którzy są w nieco gorszym stanie ogólnym niż ci pozostali. Ona jest większa. No, trudno szacować tę grupę, czy to jest 50 czy 100 osób. W każdym razie nie ma tutaj, to są osoby spełniające podobne kryteria jak osoby, które są kwalifikowane do programu wenetoklak z rytuksymabem, ale będące w gorszym stanie ogólnym i ten gorszy stan ogólny ich eliminuje z tego programu. A jak wspomniał tutaj profesor Janopoulos, no to jest sytuacja taka, że oni są w gorszym stanie ogólnym, no bo mają chorobę, no są chorzy. My z założenia staramy się leczyć chorych, a nie zdrowych. I założenie jest takie, że jak oni dostaną leczenie, no to ich stan się dzięki temu leczeniu poprawi i w tym momencie będziemy wszyscy, zarówno chorzy, jak i lekarze, szczęśliwi. Mam nadzieję, że płatnik również, bo będzie to satysfakcja z dobrego wydatkowania pieniędzy. Natomiast no, rzeczywiście jest trochę problem z uczciwym oszacowaniem tej liczby ludzi. No, tutaj logika oczywiście ministerstwa jest taka, że no, niezależnie od tego, czy mówimy, że wszystkim się należy i tak dalej, no to na końcu musi być decyzja o wyasygnowaniu określonej kwoty, która albo jest, albo nie jest i po prostu no, w tym momencie ta decyzja musi dotyczyć takiej, a nie innej kwoty, prawda? I w związku z tym ta druga strona no, usiłuje powiedzieć, czy potrzebujecie 5 milionów czy 10 milionów, no ile tych pieniędzy na koniec potrzeba, prawda? Więc to też musimy brać pod uwagę. Problem z uczciwością oceny tej liczebności tej grupy wynika stąd, że my nie mamy żadnych statystyk, które pomogłyby nam uczciwie oszacować tę grupę. Te takie pomocnicze rzeczy, to jest na przykład liczba chorych, która była kwalifikowana do RDTL-u. Poprzednio dość dobrze tę rolę odgrywał program chemioterapii niestandardowej, który był takim pierwszym
przesiewem i z tego dość dobrze można było szacować, ile tak naprawdę chorych w danej sytuacji klinicznej jest. No bo my mamy statystykę tam z Narodowego Rejestru Nowotworów, że Krajowego Rejestru Nowotworów, że no, danego rozpoznania jest tyle i tyle, ale jak mówiłem, tutaj znaczna część tych chorych nigdy nie będzie wymagała leczenia i tak dalej. My szacujemy. Pytanie jest na koniec o podgrupę i do tego już żadnej statystyki nie ma, więc można popatrzeć, prawda, no i powiedzieć, a to będzie tyle tego. Na koniec, no wbrew pozorom, my jednak staramy się być ludźmi uczciwymi i w miarę solidnie tę liczbę podawać, no bo wszyscy jedziemy w sumie na tym samym wózku, tego samego budżetu, na który się składamy swoją pracą i chodzi nam o to, żeby z obopólną korzyścią te pieniądze były jak najlepiej wydane po to, żeby no, nasz los zabezpieczyć, no bo niezależnie od tego, że w tej chwili jesteśmy po stronie zdrowia, no to się może dość łatwo zmienić i my będziemy po tej drugiej stronie. Dziękuję. Jeszcze? Proszę bardzo. Tak jak to zresztą dr Leszek-Borkowski mówił, nie kupujemy cukierków, więc nie przekomarzamy się, czy wolimy malinowe, czy truskawkowe, tylko opieramy się na po prostu evidence medicine. Mamy do tego dedykowaną agencję, która no, według też wszelkich informacji z Europy no, najbardziej skrupulatnie, jeśli chodzi o tę agencję, liczy i te decyzje wydaje. I tutaj też mamy i pozytywną decyzję i wskazanie do refundacji, więc tutaj myślę, no, że to oczekiwanie zarówno takie medyczne, jak i już takie bardziej uwzględniając systemowe ograniczenia, jest jednak zasadne. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze o coś chcą Państwo spytać? Jeśli nie, bardzo, bardzo dziękuję panelistom. Dziękuję, że Państwo wzięli udział w dyskusji, w konferencji i bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia.